Które dźwięki w tym programie są kluczowe? Jeżeli usłyszymy taki dźwięk, to znaczy, że nasz zegar, który widoczny jest w dolnym rogu, zaczął odliczanie. Jeżeli natomiast usłyszymy taki dźwięk. To znaczy, że zegar kończy odliczanie czasu i przechodzimy dalej. Tej dyscypliny czasowej, proszę państwa, ja będę pilnować. I to jest ten moment, w którym witam już moich dzisiejszych gości. Pan senator Piotr Woźniak z Nowej Lewicy. Witam Panią pana, się. panie senatorze i dziękuję, że pan dotarł, bo po 15 głosowania, więc no prawda, wiem, że dobry. też panu się bardzo dzisiaj spieszy. I po drugiej stronie Jacek Ozdoba, suwerenna Polska, były wiceminister klimatu i środowiska. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Przed Panem jeszcze też dzisiaj komisja, gorący sejmowy dzień, tak jak mówię. Cieszę się w ogóle, że goście dotarli w związku z tym do studia. Nie ma na co czekać. Zaczynamy, proszę Państwa, pierwszą rundę. Rolnicy głodują, a ludzie Tuska tańczą. Właściwie, proszę Państwa, rolnicy głodowali, bo około godziny 12.30 opuścili gmach Sejmu, a Donald Tusk życzył im, jak wiemy, ostatnio zdrowia. I w związku z tym warto wspomnieć, że do rolników jeszcze przed tą godziną 12.30 dzisiaj. Wyszedł pan prezydent Andrzej Duda znalazł te chwilę żeby krótko oko w oko porozmawiać z rolnikami Donald Tusk przez te wszystkie dni czasu dla nich nie znalazł. Co więcej, nie znalazł tego czasu także Władysław Kosiniak-Kamysz, który był w sejmie także dzisiaj, bo wygłaszał swoje tutaj takie orędzie przemówienie w sprawie obronności. No nie znalazł tego czasu, żeby przejść się korytarzem i porozmawiać z rolnikami. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego rolników właśnie tak potraktowano? To już teraz pytam pana senatora. Jest pan jakby nie było przedstawicielem obozu władzy, więc pytam, dlaczego koalicja rządowa tak okrutnie poniżyła rolników. Zacznijmy może od pragenezy, pra, genezy, pra przyczyny tego problemu, jaki jest Zielony Ład i problemy rolników. Wszyscy doskonale wiemy, że Zielony Ład jest pomysłem Komisji Europejskiej na najbliższą perspektywę i finansową przez najbliższą kadencję. Natomiast czego mi zabrakło osobiście, to odpowiedniej komunikacji ze strony Komisarza Prawa i Sprawiedliwości który odpowiadał za to, żeby Zielony Ład w sposób sprawny wprowadzić nie tylko w Polsce. No ale, ale dzisiaj także rządzi Donald Tusk, który z rolnikami nie chciał rozmawiać. Dlaczego? Proszę nie uciekać od tego. Ja nie pytania. uciekam, broń Boże. Chciałem nawiązać tylko do pragenezy, bo to jest ważne, bo to niesie też tło do tego, co nas spotka w dalszej części mojej wypowiedzi. Otóż w moim przekonaniu do tego, że skończył się ten, pro, ten protest rolników, to jest bardzo dobra informacja. Ja też osobiście Dlaczego? Nie, Dlatego, że uważam, że... Ale oni wciąż o, protestują, ale, tylko wyszli z Sejmu. mi dać skończyć. E, uważam, że odpowiednim miejscem do tego rodzaju e, i negocjacji, i wyrażania swoich poglądów jest Rządowe Centrum e, Dialogu Społecznego, które w sposób e, permanentny może tego rodzaju spory rozwiązywać do tego, Potrzebna jest wola strony rządowej, z której co wiem była taka wola spotkania ze strony i rządu i przede wszystkim ministra rolnictwa, który odpowiada za tą, za tą kwestię, tą dziedzinę życia gospodarczego kraju. Więc konkludując powiem tak. Po pierwsze bardzo dobrze, że Donald Tusk życzył i myślę, że to nie było na, na tchnięte sarkazmem, tylko... I koniec czasu. Nie było, nie był to sarkazm, nie było to złośliwe, mówi pan senator. Tak Inaczej uważam. przez rolników, proszę państwa, zostało to odebrane. Ja tylko jeszcze dodaję, że część rolników nadal w gmachu Sejmu jest, jeszcze na godzinę 14.30 zaplanowana jest konferencja. Część rolników ze względu na stan zdrowia, jak wiemy, musiała już opuścić gmach Sejmu. No wszystko wskazuje na to, że reszta także dzisiaj z tego Sejmu wyjdzie i pytanie do pana ministra, co ta sytuacja i ten fakt, że Donald Tusk nie spotkał się z rolnikami mówi o kondycji po pierwsze rządu tego resortu, ale też dziś wydaje mi się, trzeba pytać o kondycję samego PSL-u w tym resorcie, no bo tak jak mówię, Władysław kosiniak kamysz tej, też tej odwagi nie miał. No, zacznijmy od tego, że rzeczywiście, że pan premier Donald Tusk tak naprawdę nie zaskakuje, dlatego że zawsze kiedy są takie tego typu problemy, no to on umywa ręce. Zresztą w ogóle jak spojrzymy na sposób jego rządzenia, to każde decyzje, które mogą spotkać się z odpowiedzialnością karną czy też łamaniem ma prawa, nigdzie nie mają podpisu Donald Tusk. To bardzo sprytny zabieg, tak jak wiek emerytalny był podwyższany przez pana Kosiniaka kamysza tak w przypadku rolnictwa. Również umywa ręce, ucieka od tego problemu. Rolnicy słusznie nie chcą rozmawiać z panem Siekierskim, dlatego że on nic nie może. Pan Kołodziejczak, który miał być przymierzeńcem, więc Donald Tusk, mówił, że użyjcie, nie bójcie się użyć Kołodziejczaka. Okazało się, że jest osobą, która no, delikatnie mówiąc się nie sprawdziła a jeszcze w obliczu dzisiejszej dyskusji dotyczącej rosyjskich wpływów. To jest zwolennik do niedawna jeszcze bliskich relacji gospodarczych z Federacją Rosyjską. To jest człowiek, który mówił, że należy pokazać środkowy palec Amerykanom. Więc to jest Ale zupełnie... słyszymy dzisiaj od Donalda Tuska, że on nie będzie z tymi rolnikami rozmawiał, bo to nie jest reprezentatywna grupa. No, tylko, że Donald Tusk zawsze y, idzie w narrację taką: jeżeli są rolnicy, tak jak przy protestach, to twierdzi, że to są y, jakieś, nie wiem, pijaki, że to są y, jakaś marginalna y, grupa, że to jest partyjne. Standardowe obrażanie to następuje co protest, co jakby co okres rządzenia Donalda Tuska, tak było ostatnio, byłem przekonany, że tak będzie. Dzisiaj to argumenty oczywiście też padają, że to jest y, nieważny charakter, czy to, czy to nie jest szeroka reprezentacja rolników. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że premier to powinien być. I koniec czasu, panie ministrze, więc idziemy dalej. Teraz przewidujemy 40 sekund na wodzem dla pana senatora. Zanim jednak to nastąpi, ja bym chciała pokazać państwu pewien filmik, no ta akcja rozgrywała się, którą zobaczymy za chwilę na monitorze właśnie w trakcie, kiedy trwał protest rolników. Ja tylko przypomnę, kogo tutaj widzimy w tej chwili to jest pan poseł Józef, Aciuk, poseł, który wszedł do Sejmu w tej kadencji z łódzkiej listy koalicji obywatelskiej. I tak właśnie pan poseł ze swoją ekipą bawią się na nocy muzeów, to widzimy samo centrum Sejmu, korytarze doskonale zdane przez wszystkich parlamentarzystów. Ja przy, celę, wszystkich tych, którzy w Sejmie y, bywają. I proszę Państwa, tuż obok protestowali rolnicy. Co mogli sobie czuć, widząc takie obrazki? To z tym pytaniem ja już Państwa zostawiam i przekazuję głos Panu senatorowi. 40 sekund dla Pana. Pełna zgoda, Pani redaktor. Te obrazki nie pomagają, kiedy jest jakiś kłopot. E, pomimo tego, że trwa noc muzeów i zupełnie inna płaszczyzna życia duchowego człowieka jest podkreślana tego rodzaju eventami, to. W momencie, kiedy kilka sal obok jest protest głodowy, to faktycznie jest niezręczność, delikatnie powiedziawszy. Ja osobiście bym czegoś takiego nie wykonał. Natomiast do meritum sprawy trzeba powrócić. E, absolutnie dialog z rolnikami jest potrzebny. Co do tego jesteśmy Brażego chyba wszyscy zgodni. Znaczy, ja mam wrażenie, że myślę, że rolnicy z jakichś powodów nie chcą rozmawiać z ministrem Siekierskim. Ku mojemu ubolewaniu, dlatego że. Przecież mamy demokratycznie wybrany rząd. Premier zaproponował... I niestety koniec ministra... czasu, pilnujemy tej dyscypliny czasowej. Pan senator mówi, że rolnicy z ministrem Siekierskim nie chcą rozmawiać. Ja proszę państwa przypomnę tylko wypowiedź, jedną z wypowiedzi rolnika na jednym z protestów, który to mówił, że usłyszał od ministra Siekierskiego, że on w zasadzie może nawet chciałby pomóc, tylko nie może dostać się do Donalda Tuska, proszę państwa. Więc no jakby punkt widzenia, widać, zależy tutaj ewidentnie od punktu siedzenia, 40 sekund dla pana ministra. No to ja będę... W... Z rolnikami z jednego prostego powodu, to oni wiedzą, czego najbardziej potrzebują i wiedzą, dlaczego powinni rozmawiać z premierem. Ja się zgadzam z tym, że premier to powinien przyjść do rolników, nie widzę nic z tym złego. Jeżeli pan minister siekierski nic nie może. Pan minister Kołodziejczak jest tylko taką pacenką w rządzie, no to z kim mają rozmawiać? No? Mają, e, ma, ma dojść do tragedii, od tego jest premier, żeby reagował w takich sytuacjach. Mam nadzieję, że pójdzie po do głowy i spotka się z rolnikami. No nie wiem, czy to nie jest wątpliwa, wątpliwe życzenie, skoro tyle dni minęło. Pan premier był w Sejmie, jednak się nie spotkał. A tylko dodam, proszę państwa, i przypomnę, że ten argument dotyczący tego, że no nie jest to reprezentatywna grupa, też komentowany jest jednoznacznie. No bo przecież nikt ze środowisk rolniczych się od tych ludzi protestujących w Sejmie nie odciął. Co więcej, w trakcie trwania tego strajku odbywała się wielka manifestacja, wielki protest na ulicach Warszawy i ludzie z Solidarności Rolniczej weszli do Sejmu. I mówili wprost, że utożsamiają się z tymi ludźmi. Więc no tak odbijając trochę też te argumenty pana premiera, zostawiam państwa z tą refleksją i tym kończymy pierwszą rundę, przechodzimy do rundy drugiej. A w rundzie drugiej proszę państwa pytać będziemy dlaczego koalicja Donalda Tuska walczy z krzyżem. Kojarzy się to u nas w Polsce jednoznacznie. Jak chyba tłumaczyć tego nie trzeba? W polityce to dość ryzykowne wydaje się zagranie. To oczywiście ostatnie rozporządzenie, zarządzenie Rafała Trzaskowskiego, kojarzące się jednoznacznie. Tym razem zaczynam od Pana Ministra. Ta ryzykowna gra Rafała Trzaskowskiego to jest pewnie początek, bo też obserwując trochę historię, to jak samorządowcy biorą przykład z tego, co dzieje się w stolicy, to pewnie jest tylko pierwszy puzel, Zaraz polecam następne. Jak pan jak zaprocentują takie decyzje? Czy Rafał Trzaskowski finalnie wyląduje w Pałacu Prezydenckim, czy na śmietniku historii? Czy oczywiście na śmietniku historii on powinien wylądować, ale zwróć uwagę, że jest za wszelką cenę taka próba opiłowania katolików. Ja byłem świadkiem, kiedy jakiś pajac przyszedł w dół na głowie i twierdzi, że to jest będzie jakieś nabożeństwo ekumeniczne podczas spotkania opadkowego. To pokazuje, jakby kim jest tak naprawdę Rafał Trzaskowski. To jest skrajne skrzydło. Skąd inąd być może on specjalnie chciał wywołać ten temat, dlatego że walczą elektorat miejski. I do tego jeszcze pamiętajmy, że dzisiaj o tym dyskutujemy, a nie dyskutujemy o problemów w Parlamencie Europejskim, czy na przykład o Zielonym Ładzie. Więc odwrócenie uwagi, spór merytoryczny, chęć pojechania prętem po klatce po to, żeby wywołać pewną reakcję. Tak jak i z pomnikiem smoleńskim, czy też zajmowanie krzyża to była zawsze domena palikociarni i widać po prostu koalicja 13 grudnia chce tą linię kontynuować. Nawiązania do czasów komuny są faktycznie głębokie. 40 sekund niewykorzystanego czasu, to zwracam uwagę na to, ale przechodzimy już i poproszę o kolejny zegar do pana senatora. Izba wyższa, izba refleksji. Jestem ciekawa bardzo, jak pan senator reprezentujący lewicowy klub patrzy na to, co dzieje się w kontekście krzyży, bo takie nawiązania do czasów komuny są jednoznaczne, tak to komentują publicyści, eksperci. Mowa jest o działaniach wręcz reżimowych, o opiłowywaniu katolików. Cytując słowo Miranitrasa, czy Panu takie odwracanie uwagi od najważniejszych spraw, od kwestii bezpieczeństwa, się podoba? Tu zacznę od nietypowego wręcz wyznania. Jestem osobą wierzącą, praktykującą. Nie jest jestem, Pan jedyny w klubie Jestem osobą, która jest za potężnym rozdziałem kościoła od państwa, a nie za obrzydzaniem wiary. To są dwie różne rzeczy. Często w dyskursie politycznym, w, zwłaszcza w kadencji, kiedy występował ruch Palikota, mieliśmy do czynienia z obrzydzaniem wiary, z czym ja się osobiście nie zgadzałem. A teraz Rafał Trzaskowski idzie tą drogą, czy nie? Nie, nie sądzę. Ja myślę, że Rafał Trzaskowski idzie bardziej drogą rozdziału Kościoła od państwa, bo to autentycznie jest w Polsce potrzebne. To jest ale wolność wyznania zagwarantowana jest w konstytucji. O absolutnie, przecież. wolność wyznania oznacza, że można wywieszać symbole religijne różnych wyznań, tylko no Ale właśnie nie, do absurdy, nie można, bo właśnie w urzędzie Rafała Trzaskowskiego nie można. Dobrze, ale w momencie kiedy jesteśmy dzisiaj, wiemy, że doskonale w urzędach wiszą tylko krzyże kościelne krzyże rzymsko-katolickie. Natomiast ja jestem No taka jest zdania, nasza kultura, no, no też no, nie można się ja tego odcinać. Ale ja jej nie kontestuję. Ja tylko jestem zdania, że jest na tyle dużo miejsc przestrzeni publicznej, żeby krzyże mogły być w salkach katechetycznych, w kościołach i mówi to osoba wierząca, której zależy na tym, żeby w kościołach polskich, kościołach rzymsko-katolickich nie zdarzyło się to co się zdarzyło w Holandii, gdzie dochodzi do pewnego rodzaju fuzji Kościoła są ta, z stronem i dochodzi do w sposób dla mnie niezrozumiały finansowania kościoła e, rzymskokatolickiego, więc konkludując powiem tak. No już nie ma czasu Rozdział na te konkluzje, czas się skończy, tak, panie to, wiary nie. Nie wiem, czy państwo dobrze tutaj zinterpretowali te fakty. Ja tylko przypominam też niektóre posłanki. Posłankę Szojling-Wielgus, która na przykład to jest e, jakby... Jedy... się z jej, z jej post, z postulatami w tym zakresie, w zgadza czy nie zgadza? Nie, nie zgadza. No właśnie i to zgadza. chciałam przypomnieć, jak właśnie bojkotowałam mszę świętą przed samym ołtarzem, to też te obrazki od nie razu podobało. nam się przypominają. I yy, yy, 40 sekund teraz dla pana ministra. Nie wiem, czy zgadza się tutaj pan z tymi argumentami? Nie, nie zgadzam się. Zresztą to tak naprawdę można zadać pytanie, czy uważa pan senator, że na sali plenarnej krzyż powinien wisieć, czy chce pan zdejmować jak niczym komuniści ten krzyż, bo... Tego typu zakusy tej palikociarni, o której na szczęście, jak słyszałem, pan się odcina ale pamiętajmy, że w Klubie Lewicy jak Szorin Wielgus i pozostałe osoby jednak do tego dążą, więc musimy tu konsekwentnie zawierać takie, można powiedzieć, ponadpartyjny nawet sojusz w kontekście o, o, obrony chrześcijańskich wartości, a one mają znaczenie w życiu publicznym, tak jak i obecność Jana Pawła. Od Janie Pawlić, do, do Rzeczpospolitą to są słowa jachiry oburzające. Tak i zmiana nazw ulic zmiana przecież to też ulic. było, nie? To jest, jest okaz pogardy wobec właśnie Kościoła Katolickiego i dorobku i wpływu na wolną, niepodległą Polskę punkt, Panie Ministrze, tym razem udało się, a to znaczy, że kończymy, proszę Państwa, rundę drugą. Za chwilę przechodzimy do rundy trzeciej. WSI w ruskiej komisji Donalda Tuska chodzi oczywiście o tę komisję, która badać ma wpływy rosyjskie i białoruskie w Polsce. Okazuje się, że wpływy także na środowisko dziennikarskie. I o tę sprawę będę moich gości pytać, generał Jarosław Stróżyk, szef kontrwywiadu wojskowego i były oficer WSI kierować ma tą właśnie komisją. I w związku z tym wiele pytań pojawiło się w momencie, w którym no, te personalie zostały przez Donalda Tuska przedstawione. I może teraz zacznę od pana senatora dla odmiany. Przypominam, senator Piotr Woźniak z nami w studiu. Jeżeli chodzi o fakty, to tak, ta komisja ma Badać lata 2004-2024. Moje pierwsze pytanie, dlaczego nie wcześniej? Skoro dziś eksperci mówią, że żeby rzetelnie zbadać tę sprawę, trzeba zacząć co najmniej od roku 89, od wczesnych lat 90. 9-13 osób ma wchodzić w skład tej komisji, ale tych ludzi wskażą ministrowie. Więc, panie senatorze, o jakim my tutaj rzetelnym badaniu sprawy mówimy, skoro to y, przedstawiciele rządu de facto w, wskażą przedstawicieli i widzimy, kto jest na czele tej komisji. 15 października odbyły się wybory. Mamy większość rządową, jaką mamy. Natomiast co. No do... Tak to pan powiedział, jakby był pan niezadowolony z tej większości. Nie, nie, jestem zadowolony z tej większości, ale mówię, że to daje narzędzia do tworzenia tego rodzaju komisji, dlatego że. W moim przekonaniu większość rządowa uzgodniła te wszystkie poczynania w ramach koalicji rządowej i to, że będą desygnowani przez poszczególnych ministrów, dwie osoby z każdego resortu do tej komisji. Myślę, że jest dobrym rozwiązaniem i pora wreszcie na komisje, które nie będą przy błyskach fleszy funkcjonować, tylko będą realnie i rzetelnie badać, co się wydarzyło. Wreszcie nie przy błyskach fleszy, no to kamyczek akurat do waszego ogródka. Jest komisje chyba... mamy śledcze w tym momencie, które trwają. Uważam, I przy że... błyskach fleszy, więc uważam... kamyczek do waszego ogródka pan wyrzuca. Natomiast ja jeszcze raz twierdzę, żeby coś rzetelnie zbadać, żeby coś rzetelnie zweryfikować, to trzeba wiedzę Eksperckiej na ten temat. Sprawa jest na tyle poważna. Generał po tym, Jarosław Stróżyk, tą wiedzą ekspercką, pana zdanie w moim przekonaniem dysponuje odpowiednią. Tak, jest rzetelny. Tak. tak, dlatego, że po tym, co się wydarzyło, po ucieczce sędziego Szmyta na Białoruś mi się włos na głowie zjeżył totalnie. To znaczy, Dlatego, e, że na uciec? Czy z nie, ja myślę, że powoduje. dlatego, między innymi, że ten pan robił wszystko w KRS-ie. Cały montaż czy demontaż polskiego sądownictwa, to między innymi zasługa tego sędziego, który dzisiaj jest na usługach Łukaszenki. To jest przerażające. I to jest przerażające, dlatego że jeżeli my mamy wiedzę w Senacie na temat działalności pana Szmyta w KRS-ie, to tak ona jest porażająca. I teraz pan minister, panie ministrze, jeszcze jeżeli mogłabym doprecyzować, bo pewne założenia tej komisji też już są i one są ciekawe, to trzeba mówić naszym widzom, że ta komisja w zasadzie powstaje, ale wiemy już kiedy będzie raport. On ma być latem. Czyli my już wiemy, jakie będzie tempo, mniej więcej, tak, kiedy będzie raport. Trzeba też zwrócić uwagę, że sam pan generał Jarosław Stróżek, przypomnę, były oficer WSI swojego czasu no, krytykował w mediach społecznościowych reset. Film dokumentalny profesora Cęckiewicza i redaktora Rachonia. Szybko te wpisy z Twittera, z profilu X zniknęły, ale też to buduje nam pewien obraz sytuacji, jak pan ocenia proponowany skład i w ogóle założenia tej komisji? Zacznijmy od tego, że przede wszystkim ta komisja ma z punktu widzenia jakby działania Donalda Tuska dwa cele. Po pierwsze to jest to, że ma przykryć dokumenty czy fakty dotyczące resetu z Rosją i podejścia tego błędnego do Federacji Rosyjskiej, jaką reprezentuje ekipa Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego. Drugi cel to jest oczywiście wywołanie dyskusji, rozmowa tylko i wyłącznie o tym i trochę jeszcze raz powiem, użyję tego sformułowania, pojechania prętem po klatce po to, żeby sprowokować... Na przykład pewną dyskusję, żeby y, ktoś się tłumaczył, że nie jest wielbłądem, i żeby taką narrację przy pomocy machiny medialnej nakręcić tak trochę z tym sędzią, gdzie to było takie przerzucanie, y, czy to jest od tego, czy nie od tego. Ja się od tego odcinam z jednego prostego powodu, bo ta dyskusja pokazała, że ci politycy są po prostu nieodpowiedzialni i nie są gotowi na dyskusję na właśnie tego typu tematy. W Kancelarii premiera, jeżeli ktoś ma być sędzią w własnej sprawie, to nie jest dobre miejsce, bo Dokumenty, które były pokazane przez profesora Cęckiewicza, chociażby zgoda na współpracę z FSB Polskich Służb i jest podpis: zgoda Donald Tusk. To są dokumenty, które nie, nigdy nie były podważone. Co więcej, atak na sam reset, usunięcie jego. W pierwszej kolejności zresztą, z ze strony TVP, To jest pokaz pewnej paniki, który ma obecny obóz rządzący. Przy okazji faktów, więc podejrzewam, że to będzie miało tylko i wyłącznie cel polityczny, przykrycia dobrego samopoczucia Donalda Tuska. I tak jak ten spot, który był dzień po zamachu na prezydenta Słowacji, to pokazuje, jak po bandzie będzie szła ekipa z 13 grudnia. Panie senatorze, 40 sekund dla pana. Nie zastanawia pana, że jeszcze ta komisja pracować nie zaczęła, już wiemy, kiedy będzie raport. I pytam tak już po ludzku: pana naprawdę jest pan senatorem. Nie myśli pan, że są po prostu lepsi ludzie, wokół których jest mniej kontrowersji, których można byłoby skierować do pracy w takiej komisji? Są dwie strony sporu politycznego w Polsce i zawsze będzie. Z jednej strony ktoś niezadowolony, z drugiej ktoś bardziej zadowolony. Ja uważam, że podstawową funkcją tej komisji jest dojście do tego, żeby sprawdzić, czy faktycznie te wpływy rosyjskie są. W moim przekonaniu jakieś na pewno. Pokazanie skali tego, kto jest winny tych zaniechań i pokazanie przede wszystkim społeczeństwu, z jakich powodów między innymi nie mamy śmigłowców, które były zamówione kilka lat temu. Dzisiaj ostatnie sztuki byłyby wyprodukowane na użytek polskiej armii, trafiłyby do polskiej armii w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. Z jakichś powodów te decyzje zostały kiedyś podjęte, już nie wskazując na personalia. Ta komisja bez wspomnianych błysków leszy I powinna się tego czas, Panie senatorze śmigłowców nie ma, bo ponoć był to po prostu zły kontrakt, ale to oczywiście można yy, zawsze tak to powiedzieć. Nie, nie, no, nie na te dyskusje. Yy, panie, panie, ministrze, yy, tu chciałam jeszcze przypomnieć ostatnie słowa Marka Dukaczewskiego, który też pytany w jednej z debat w Neoradiu, też przedstawiany w randze eksperta yy, generał Marek Dukaczewski, on bardzo okazuje się złości się, jeżeli się Tutaj nie tytułuję go generałem, y, m, sugerował, że my dobierzemy ludzi do tej komisji. To też było takie symptomatyczne dwa dni temu, kiedy taki właśnie człowiek jak Marek Dukaczewski, z taką przeszłością, także rodzinną, proszę Państwa, na opowiadanie tej historii nie ma tutaj czasu. Każdy może się oczywiście zapoznać w internecie, mówi: My dobierzemy ludzi my z Donaldem Tuskiem do tej komisji. No To to jest oczywiście sędzia we własnej sprawie, ale no, w PRL-u się takie powiedzenie wobec jednego prokuratora, który działał w stylu stalinowskim, że znajdziecie mi człowieka, się paragraf. Więc to, że to będzie ukartowane i że ja mogę już dzisiaj Państwu powiedzieć, jakie będą wnioski z tego z raportu, czy właściwie jak będzie ten raport wyglądał. To jest oczywiste, że będą um, próby obarczania, na przykład prezesa Kaczyńskiego, Antoniego, Antoniego Macierewicza. Macierewicza. No, to już jest zapowiadane. Jest prosta różnica. My, my jesteśmy z obozu Lecha Kaczyńskiego, profesora. Dziś Gruzja, jutro Ukraina, następnie kraje bałtyckie. Po drugiej stronie był e, obóz, który śmiał się z tych słów, ignorował zagrożenie, prowadził politykę resetu. Sami państwo wiecie, kto miał rację, a kto nie. I słyszymy gong. Tak przedłużałam, żebyśmy, żeby wybrzmiało, że prawie w punkt, panie ministrze. Ja, proszę państwa, zastanawiam się, czy faktycznie ta komisja, która powstaje, pochyli się nad tymi wszystkimi rewelacjami i newsami, o których dowiedzieliśmy się z, seri z serialu dokumentalnego Reset. To oczywiście będziemy bacznie sprawdzać, będziemy rozkładać to wszystko na czynniki pierwsze. I oczywiście tego wszystkiego, proszę państwa, dowiecie się z naszej anteny, z anteny telewizji Republika. I na tym kończymy rundę trzecią. Przechodzimy do. Do rundy czwartej. A to jest ten czas w rundzie czwartej, kiedy to ja tutaj przekazuję trochę swoje kompetencje moim gościom, którzy przysłuchiwali się swoim odpowiedziom i wypowiedziom. I teraz możecie panowie nawzajem zadawać sobie pytania. Odpowiadał przed chwilą pan minister, to może teraz pan senator jako pierwszy zada pytanie. Ja mam jedno pytanie do pana ministra. Faktycznie problemem dużym w polskim sądownictwie, w polskiej quasi reformie sądownictwa jest postać sędziego Szmyta, który uciekł na Białoruś. Jak to jest i jak to się stało, że między innymi on odpowiadał za całą reformę w Krajowej Radzie Sądownictwa? Czy z tego, że wiadomo, on nie odpowiadał za tą całą reformę, ale chciałbym zwrócić uwagę, że przy okazji trzeba wyciągnąć wnioski, poddawanie pod kontrolę, czy też weryfikowanie Ankieta bezpieczeństwa sędziów to był, powinien być element obligatoryjny. W Polsce nigdy nie było przyzwolenia na to, żeby weryfikować. Proszę sobie wyobrazić, gdyby jakikolwiek sędzia był weryfikowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to druga strona by twierdziła, że to jest ingiwilacja strony rządzącej wobec bohatera, który był zapraszany do Sejmu przez panią Gasię Pichowicz. Taka, taka by była narracja. Więc ja oczywiście nie przypisując jego do pani poseł, powiem, że absolutnie sędziowie do ADO muszą być zweryfikowani, nie ma taryfy ulgowej, on powinien być zatrzymany, osądzony i na szczęście artykuł 130 kodeksu karnego, czy wyższa odpowiedzialność karna za szpiegostwo jest w Polsce. Pan minister zastanawia się teraz nad pytaniem, a ja tylko dodam, że faktycznie w Polsce jest tak, że jeżeli na przykład poseł albo senator chce mieć dostęp do tajnych informacji, to przychodzi głęboką weryfikację i policja się tym zajmuje i służby i rozpytywani <laughs> są sąsiedzi. No niestety jeżeli sędzia chce dostać takie informacje, mieć dostęp do takich informacji, no to dostaje to praktycznie na gładko. Prawo w Polsce w, do tej pory nie zostało zmienione. Mamy zapowiedź pana ministra Siemoniaka, że no, jest taka wola polityczna ku temu. Na razie zero konkretów, więc my do tej sprawy też na pewno będziemy wracać, bo to jest w kontekście sędziego Szmyta bardzo, bardzo ciekawe. Czas dla pana ministra. Ja mam pytanie do pana senatora. Czy pan, może, to może być nie zręczne, ale czy jest pan w stanie przeprosić, czy powiedzieć, że to był błąd, kiedy strażnik graniczny. Był obrażany, był nazywany psem śmieciem, kiedy rzekomo podczas filmu Agnieszki Holand, zielona granica, miał być zbity Termos i miał być podany im nielegalnemu imigrantowi po to, żeby go uszkodzić czy zagrozić jego życiu. Jak się dowiedziałem, nigdy takiej sprawy nie było. A jeżeli była, to dlaczego pan Bodnar nic z tym nie zrobił? Ja nie byłem na tym filmie, nie widziałem tego filmu. Tutaj to z ręką na sercu mogę państwu wskazać w związku z tym trudno jest mi skomentować, ale ale scenę pan zna pewnie, wielokrotnie pokazywano nam z opowieści. Natomiast e, mi się bardzo nie podoba niezależnie jaka grupa polityków to robi, e, kiedy obrażany jest polski mundur. W różnych okolicznościach, bo to dzisiaj może dotyczyć strażnika granicznego, jutro strażaka, pojutrze kogoś jeszcze innego. W związku z tym absolutnie czegoś takiego nie można robić po to Kształcimy ludzi na poziomie wyższym, także oficerów w różnych szkołach pożarniczych, wojskowych, ale także na szczeblu tym takim podstawowym, aby szacunek czasu. do polskiego munduru był niezależnie od opcji politycznych. Pan senator zastanawia się nad kolejnym pytaniem, a ja dodam naszym widzom, żeby też osadzić tę naszą rozmowę w tym, co dzieje się i działo w dniu dzisiejszym. To w swoich wypowiedziach dzisiaj pan minister Kosiniak-Kamysz mówił tak. Stoimy murem za polskim mundurem. I to już, tą refleksję Państwu zostawiam. Wiemy, co działo się przed wyborami parlamentarnymi, czy takie deklaracje i takie słowa są dziś autentyczne. Bardzo proszę, zadaje Pan. Mam pytanie. pytanie do Pana Ministra odnoszące się do Zielonego Ładu, a właściwie do problemów komunikacji. Komunikacja właściwie poległa także na poziomie Komisji Europejskiej, a później niestety ten błąd był dublowany w poszczególnych krajach członkowskich. Pamiętamy słynne spoty z panem, z panem komisarzem Wojciechowskim, który relacjonował, że Zielony Ład to jest znakomite rozwiązanie. Dlaczego e, zabrakło tej komunikacji i dlaczego dzisiaj większość rolników paradoksalnie Myśli, że wszystkim jest winna koalicja 15 października, przecież wiemy, że kluczowe decyzje zapadały dużo wcześniej. Ale pytanie jest jedno, dlaczego zabrakło tej właściwej komunikacji na poziomie rządowym w poprzedniej kadencji odnoszącej się do Zielonego Ładu? 40 sekund dla pana minuta. Znaczy, to nie chodzi o komunikację. Rolnicy są inteligentni i doskonale wiedzą, kto rządzi w Europarlamencie i kto stoi za Zielonym Ładem. Europejska Partia Ludowa e, oraz socjaliści to jest ta większość, która w Parlamencie Europejskim funkcjonuje. Więc, jeżeli ktokolwiek dzisiaj pyta plany Zielonego Ładu i nie tylko, kto za tym stoi, stoi większość. Konserwatyści z Zjednoczonej Prawicy byli przeciwko tego typu rozwiązaniom. Ja uważam, że w przyszłym kadencji Parlamentu Europejskiego, jeżeli tego nie zmienimy, no to dojdzie do katastrofy i coraz większy sprzeciw społeczny będzie i komunikacja tu nie pomoże, trzeba po prostu wszystko wywalić do kosza. I proszę Państwa, patrzę na zegar. Czas na ostatnie pytanie dla Pana Ministra. Tak sprawnie, bo za chwilę kończymy. To czy pan senator w, te, w tej chwili docenia tak naprawdę działania rządu Zjednoczonej Prawicy w zakresie chociażby uszczelnienia tej granicy i czy uważa, że to są dobre działania, które podjął rząd Zjednoczony i pushbacki były dobre? I szybciutko Ja doceniałem to, że faktycznie musieliśmy przygotować się na kryzys migracyjny i to, że powstała zapora, nigdy nie byłem jego, jej przeciwnikiem. Nie znajdzie pan mojej wypowiedzi, w której krytykuję tego rodzaju rozwiązania. Więc z tego punktu widzenia ta decyzja była dobra. Bardzo dobrą decyzją jest również decyzja nowego rządu, którą także Państwo przecież wspieracie ponad podziałami partyjnymi. Mówię tutaj o 10 miliardach na w cudzysłowie dozbrojenie granicy wschodniej, bo przecież zagrożenia nie mają barw partyjnych. O tych bagnach rozumiem pan. Mówi. Nie, mówię o tym, mówię o tym, że 10 miliardów złotych nowy rząd przeznaczy na to, żeby tak Razie granica... nie ma dokumentów, bo ja byłem w Ministerstwie Obrony Narodowej, nie widziałem takich Myślę, dokumentów, to... ale... A media szyfam, donoszą, że właśnie szyfam. te pieniądze na bagna i jakieś tutaj mokradła. Niech to, i to nie ma barw partyjnych, bezpieczeństwo niech nie ma barw partyjnych, naprawdę. Oby tak było, proszę Państwa, tego myślę i politykom i nam wszystkim trzeba życzyć. Dziękuję bardzo za dzisiejszy program, panowie. Senator Piotr Woźniak, były dziękuję minister bardzo. Jacek Kozdoba, suwerenna Polska, dziękuję. pan poseł. Dziękuję bardzo moim gościom, dziękuję również Państwu, Monika Borkowska. Kłaniam się nisko i mówię Państwu, do zobaczenia jutro.